Która została tak zaplanowana, tak zorganizowana, że nikt nie zdał, zdawał sobie sprawy z tego, że może i mamy tanie mieszkania na tym osiedlu, ale mamy generalnie bardzo duży problem z tego, żeby tam rano z tego osiedla się wydostać. Ta analiza jest o tyle istotna, że daje Ci odpowiedź na wiele rzeczy dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę ty możesz już zacząć sobie takie prace dużo wcześniej, kilka miesięcy przed rozpoczęciem w ogóle twoich prac. W związku z czym te wszystkie czynniki musisz też wziąć pod uwagę. Jeżeli. To budujesz gdzieś daleko od. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są loże kapitalistów. Dołącz do zamkniętej społeczności doświadczonych przedsiębiorców, buduj wartościowe relacje i zdobywaj unikalną wiedzę, która uczyni Twój biznes jeszcze silniejszym. Święto kapitalizmu. Konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na tobie wrażenia. Ligi do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Adrian Grzycki, przygody przedsiębiorców. Dzień dobry. Szanowni widzowie, słuchacze. To jest ostatni odcinek, który nagrywamy w naszym studiu w Bydgoskim Centrum Finansowym, przez którym, w którym byliśmy przez długi, długi czas, więc skłaniamy się nisko zarządcom za cudowną gościnę. Już niedługo będą kolejne nagrania w naszej niedawno kupionej willi, o czym być może słyszę liście. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, ponieważ ostatni odcinek naszego, naszego programu w tym miejscu jest... Z branży, która jest, mam wrażenie, z jednej strony może się wydawać bardzo egzotyczna, a z drugiej, gdyby ludzie, którzy w niej pracują, nie istnieli, to prawdopodobnie doświadczalibyśmy chaosu komunikacyjnego w różnych miejscach na zupełnie innym poziomie. Więc wiem, odpowiedź, zapowiedź troszeczkę enigmatyczna, natomiast nasz gość za chwilę dokładnie wytłumaczy, co robi, czym się zajmuje. Ja tylko powiem, że ten odcinek jest szczególnie dedykowany osobom, którzy mają firmy które zatrudniają powyżej 100 pracowników i najlepiej, jeżeli ci pracownicy pracują w jednym miejscu, czyli przyjeżdżają do siedziby firmy. Mam nadzieję, że mój gość za chwilę potwierdzi, że precyzyjnie oddałem jego intencje i to, co robią. Szanowni widzowie, słuchacze, naszym dzisiejszym gościem jest... Bartłomiej Wiertel. Dzień dobry. dobry. Czy dobrze cię zapowiedziałem z grubsza? Bardzo dobrze, o tak mi się wydaje. Ulga! Co robicie biznesowo? Jesteśmy firmą, która operuje w branży transportowej. Natomiast nie jest to taki transport, jak większość osób, na przykład, sobie, sobie myśli, że branża transportowa kojarzy się z reguły komuś z przewożeniem pewnych rzeczy, przewożeniem pewnych dóbr. Z reguły. i furgonetki. Właśnie, coś takiego. U nas ten transport to bardziej jest planowanie, jak powinien wyglądać cały układ komunikacyjny, jak powinny te pojazdy się poruszać, tak żeby to wszystko było zrealizowane w sposób sprawny. To jest taki case, jak ktoś mówi ci, że pracuje na Shellu i od razu przychodzi do głowy, że tankuje paliwo. Tymczasem jest bardzo dużo jeszcze innych miejsc, w których on może pracować. U nas jest tak samo, to znaczy pracujemy w transporcie, ale nie jest to przewóz, natomiast jest to po prostu organizacja całego tego systemu transportowego, nie tylko w miastach, ale także w mniejszych regionach, czy tak jak powiedziałeś na początku, w przypadku przedsiębiorstw, jak sprawnie zorganizować im całą obsługę komunikacyjną? Z Twojej perspektywy, gdzie powinniśmy zacząć w ogóle naszą rozmowę, cały ten temat? No bo, tak jak powiedziałem wcześniej, on jest na swój sposób egzotyczny, ultra ciekawy, bardzo potrzebny. Od którego miejsca powinniśmy to ugryźć? Z reguły my jesteśmy też jakby zespołem inżynierów, cały, cały nasz zespół naszej firmy, w związku z czym my bardzo mocno wierzymy w badania i w to, co jest de facto zmierzone, i mo można to wyrazić w postaci liczb. Każdorazowo, jeżeli zaczynamy jakiś temat, to musimy przymierzyć się do tego, żeby zbadać taki stan istniejący, stan zastany, zmierzyć ruch drogowy, zmierzyć jakieś inne uwarunkowania, które tam są, poznać jak to wszystko funkcjonuje, tak żeby później móc w oparciu o to mieć twarde dane, na których my jesteśmy w stanie bazować. Dużo łatwiej dyskutuje się z kimś, kto ma pewne dane, pewną wiedzę, jak coś wygląda, i dyskutujesz na argumenty merytoryczne, niż na zasadzie, a komuś się wydaje. W związku z czym z reguły też. No to jest, mi się wydaje, dobra praktyka, że powinieneś coś najpierw zbadać dość konkretnie, żeby później móc jakby pracować czy zaczynać jakąś pracę dalej. W związku z czym najpierw rekomendujemy, żeby wykonać pewnego rodzaju badania, pomiary. Najczęściej są to po prostu pomiary ruchu. Mierzy się ruch drogowy. To jest bardzo często tak, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jeszcze kilka lat temu osoby stały po prostu przy drodze i zliczały samochody, które przejeżdżają koło nich. My też w swoim doświadczeniu mieliśmy kilka takich tematów, które dawno temu realizowaliśmy, natomiast w dzisiejszej dobie realizuje się to z reguły przy pomocy systemów automatycznych, które są dużo bardziej niezawodne, przy pomocy których możesz dostać dużo, dużo więcej danych. I przede wszystkim, tak, po pierwsze, te właśnie pomiary, które można zrealizować, po drugie, można też wykorzystać bardzo dużo danych, które są gromadzone w ogóle w przestrzeni. Każdorazowo, jeżeli przemieszczasz się samochodem, twój samochód też gromadzi pewne dane, które są wysyłane gdzieś później dalej. Można te dane obrabiać, można te dane analizować. Bardzo dużo też danych pochodzi z różnego rodzaju systemów w miastach. Sygnalizacje świetlne mają bardzo często systemy zliczania, w związku z czym my wiemy przede wszystkim, jaki jest wolumen tych pojazdów gdzieś w jakimś obszarze i potem w oparciu o to my możemy coś proponować, coś analizować. Wiemy, gdzie są problemy w takim układzie komunikacyjnym i w których punktach należy przede wszystkim skupić się na tym, żeby coś. Jakby zmienić, coś przeanalizować, na coś zwrócić szczególną uwagę, w związku z czym na początku coś mierzymy, na początku zajmujemy się tą częścią badawczą, tak, żeby później móc przejść do tej części, w której będziemy potencjalnie coś proponować, projektować, no i też wiemy przede wszystkim na czym się skupić. Naturalnym jest, że może pojawić się pytanie, po co w ogóle ten ruch mierzyć, po co w ogóle zajmować się tym i po co wiedzieć, ile samochodów gdzieś przejeżdża w jakiejś lokalizacji. Natomiast jest to o tyle istotne, że jeżeli ty będziesz planował sobie jakąś inwestycję, bądź będziesz planował budowę. Fabryki, magazynu, osiedla, to ty musisz wiedzieć, że będziesz w stanie później zapewnić tym, jakby uczestnikom, czy tym pracownikom, użytkownikom, sprawny dojazd tam. Jeżeli okaże się, że na tej sieci drogowej, która gdzieś tam w pobliżu twojej inwestycji będzie przebiegała, już są korki, które są jakoś generowane, są jakieś punkty, które trzeba rozwiązać. A to naturalnym jest, że będziesz szukał innej lokalizacji. I powiedzmy, że to jest bardzo istotne, żebyś zdał sobie sprawę z tego, że jeżeli ty chcesz coś zbudować, jeżeli coś chcesz dać przede wszystkim później na przykład sprzedać, bo mówimy też o kontekście załóżmy deweloperów i tej takiej funkcji mieszkaniowej, to istotne jest to, że potem dla tego użytkownika ważne jest, żeby on sprawnie dojechał do tego punktu, bez większych opóźnień, i żeby tak ten cały układ był wydolny, żeby nie było jakichś takich większych problemów. Istotną kwestią też jest to, że jeżeli ty już zbadasz, jak wygląda ten ruch drogowy, czy w ogóle jak wygląda ta sytuacja w obszarze tam twoim potencjalnie inwestycyjnym, czy potencjalnie tam, gdzie chcesz tę inwestycję zrealizować, to ważne jest to, że będziesz miał też wiedzę, czy ty naprawdę musisz coś budować, coś rozbudowywać, czy może możesz wykorzystać istniejący układ, tak, żeby on działał w sposób efektywny. To nie zawsze do końca jest tak, że ty zawsze musisz coś budować, jeżeli zbudujesz sobie jakieś tam na przykład jakąś inwestycję. Musisz rozbudować układ drogowy. Możesz wykorzystać te istniejące luki, możesz wykorzystać to miejsce, które gdzieś tam jest dostępne. Może okaże się też, że możesz zaproponować pracownikom czy użytkownikom inny sposób dojazdu, bo możesz zaplanować obsługę komunikacyjną tak, że oni będą dojeżdżali innym środkiem transportu, bo okazuje się, że na przykład w pobliżu jest jakaś bucznica kolejowa, która może być potencjalnie przekształcona na przystanek kolejowy, po którym mogą też kursować pociągi. To są case'y nawet też z Polski, gdzie powiedzmy większe firmy, takie jak na przykład IKA, która zbudowała swoje magazyny, wykorzystała bocznice kolejowe po to, żeby dowozić tam pracowników. To znaczy oni nie musieli rozbudować układu drogowego, tylko po prostu wykorzystali pewną lukę, wykorzystali pewną istniejącą infrastrukturę, zbadali to, że ci ludzie mogą bez problemu dojeżdżać tam, będą mogli się przesiadać na parkingach przesiadkowych i finalnie będą mogli po prostu z tego korzystać. Więc zostało zaproponowane i przeanalizowane inne alternatywne rozwiązanie, które było dużo bardziej efektywne, a przede wszystkim chodzi o to, żeby redukować koszty. Więc jeżeli potem Tobie chodzi o to, że jeżeli budujesz jakąś inwestycję, będziesz mógł redukować koszty, które musisz ponieść tak czy inaczej, no to to jest jakby też korzyść dla ciebie. Mamy pomiary. Co dalej? Możemy przede wszystkim mierzyć e, to wszystko na różne sposoby. To jest tak, że jeżeli ty chcesz wykonać pomiar, najprostszą standardową metodą jest to, że tak jak powiedziałem, ktoś po prostu stoi przy drodze i liczy samochody. Natomiast jest to metoda bardzo. Niosąca za sobą dużo, dużo, obarczona dużym błędem. Bardzo często też jest tak, że jeżeli wyobrażasz sobie, że musisz takie badanie realizować przez kilka godzin przy drodze, to jest zimno, masz dość, po prawdopodobnie godzinie, a masz już przez całą 4 albo 5 godzin takiego pomiaru. W związku z czym rekomendowane jest to, żeby dzisiaj wykorzystywać nowsze technologie, chociażby kamery, wideo, które po prostu instaluje się w różnych miejscach, które w sposób półautomatyczny albo automatyczny po prostu zliczają te wszystkie pojazdy. To jest o tyle dobre i jest to o tyle dużą zaletą i daje dużą przewagę, że masz materiał, z z którego później możesz korzystać, możesz sobie podejrzeć, co tam się faktycznie dzieje, możesz przeanalizować, jak te pojazdy tam faktycznie jeżdżą. Czy one jeżdżą wolno, czy one jeżdżą szybko, ile ich jest, jaka jest ich struktura. No bo wiesz, to jest też tak, że istotne jest, że masz na przykład samochody, które są samochodami osobowymi, albo masz głównie samochody ciężarowe i ten ruch ciężki bardzo mocno obciąża infrastrukturę drogową. W związku z czym te pomiary to jest jakby pierwsza kwestia, natomiast druga kwestia jest taka, że należy też wykorzystać możliwie dużo innych źródeł danych. Dzisiaj mamy dostępne dane nie, na przykład z Google, z różnych systemów. Tak jak powiedziałem, są bardzo często też instalowane różnego rodzaju kamery czy detektory gdzieś w obszarze tych skrzyżowań, w związku z czym jeżeli Ty potencjalnie masz jakąś inwestycję, chcesz coś zrobić, to musisz też przeanalizować, co się dzieje wokół. W promieniu 10, może nawet 15 km, bo może okazać się, że są tam dostępne jakieś inne źródła danych, z których możesz po prostu korzystać. Kolejną kwestią też jest to, że dobrze by było wykorzystać także pewien potencjał związany z, po prostu z wywiadami z na przykład ludźmi, z użytkownikami. Jeżeli masz jakąś fabrykę i chcesz ją rozbudować i nagle dojeżdża ci do niej 100 osób, a będzie dojeżdżało 500, to fajnie by było przeprowadzić na przykład wśród nich pewne wywiady, w jaki sposób oni dojeżdżają. Potem w oparciu, o to możesz, w oparciu o to możesz planować, jak to może wyglądać dalej. Znaczy okazuje się, że 80% ludzi dojeżdża samochodem, no w związku z czym wiadomo, że nie będziesz ich wszystkich, im wszystkim proponował dalej, na przykład jazdy autobusem, bo oni i tak będą dojeżdżali samochodem. To jest też bardzo istotne, żeby znać pewien kontekst, wiedzieć, jak w tym momencie na przykład dana inwestycja jest obsługiwana, albo też zwrócić uwagę na to, jak są obsługiwane inwestycje gdzieś w pobliżu. Bardzo często jest tak, że powstają gdzieś jakieś inwestycje i ktoś nie zwraca uwagi na to, że potem mogą być problemy komunikacyjne, budują się nie wiem fabryki, magazyny logistyczne, stają korki hmm. przez cały dzień w zasadzie, bo poza tym, że pracownicy muszą dojechać na odpowiednią godzinę, to jeszcze też po południu, na przykład, musi tam być jakaś inna obsługa komunikacyjna realizowana. W związku z czym na to wszystko trzeba zwracać uwagę pod kątem też dostępnych danych, co należy przeanalizować. To, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że te rzeczy są istotne, że musimy w ogóle mierzyć ten ruch drogowy, czy w ogóle tę bieżącą sytuację. Pokazuję też przykład takich inwestycji, powiedzmy nawet deweloperskich, czy inwestycji w ogóle w Polsce, które się w tym momencie dzieją. Tu przykładem jest chociażby dzielnica jagodna we Wrocławiu, która została tak zaplanowana, tak zorganizowana, że nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że może i mamy tanie mieszkania na tym osiedlu, ale mamy generalnie bardzo duży problem z tego, żeby tam rano z tego osiedla się wydostać. Znaczy jest po prostu jedna droga, jedno wąskie gardło. W którym stoją wszyscy rano w korku przed godziną ósmą. W związku z czym, żeby wydostać się z tego siedla, musisz poświęcić temu bardzo, bardzo dużo czasu. No i to też nie do końca ludzie kalkulują podczas np. zakupu takiej inwestycji. Może i jest ona tania, ale finalnie no, ona później nie daje ci pewnych korzyści. To znaczy, z reguły to jest tak, że musisz tak zaplanować ten cały system, ten cały układ komunikacyjny, żeby on był pierwszy drożny żeby on był w perspektywie kilku kilkunastu lat też wydajny. No i żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład za dwa lata jak wszyscy mieszkańcy się wprowadzą na daną osiedle, to okazuje się, że po prostu z tego osiedla nie da się wyjechać. Trzeba wszystko rozbudowywać, przebudowywać, co znowu pochłania pewne koszty. No i znowu jest potem pytanie, gdzie był deweloper, który miał dobudować chodnik, drogę dla rowerów, czy na przykład jakąś tam jeszcze ulicę. W związku z czym jest to tyle istotne, że musimy sobie zdać sprawę z tego, jak to w tym momencie wygląda, gdzie są te problemy, żeby te problemy móc przewidzieć w przyszłości, bo jeżeli trzeba wybudować do Wyjazdy z takiego osiedla, no to zróbmy to od razu. Zaplanujmy to od razu, a nie róbmy to później, jak już będzie tam przysłowiowo mówiąc o później. Rozważasz wystąpienie w przygodach przedsiębiorców, ale nie wiesz, czy masz coś ciekawego do powiedzenia? Pozwól nam to sprawdzić. Napisz na kontakt małpa przygody.tv. Otrzymasz od nas specjalny formularz do wypełnienia. Na podstawie Twoich odpowiedzi damy Ci znać, czy to już dobry moment, aby się u nas pojawić. Z tego co wiem, wedle scenariusza, kolejny punkt to jest analiza. Tak, po zgromadzonych danych, po przeprowadzonej inwentaryzacji, analizie stanu istniejącego, przechodzisz do e, analizy tego, co może być faktycznie. Musisz zaproponować pewne rozwiązania, zmierzyć w sposób liczbowy, jak wygląda ta sytuacja w stanie istniejącym. E, I to jest tak, że po zgromadzeniu tych danych, one są oczywiście obrabiane, a potem przechodzisz do tej właśnie fazy, takiej powiedzmy, pracy koncepcyjnej. E, I tutaj oczywiście też e, wykorzystywane są różne narzędzia. To nie jest tak, że Bierzesz białą kartkę, na której rozrysowujesz rozwiązania koncepcyjne, natomiast musisz to też przeanalizować. Tutaj z pomocą przychodzą różnego rodzaju narzędzia, takie jak programy symulacyjne, w których po prostu ten układ drogowy się odzorowuje. Odzorowywać go można w takim, powiedzmy, skali makro, czyli w takiej bardzo dużej skali, albo w skali mikro, czyli takiej bardzo lokalnej. Sprawdzasz, jak funkcjonuje skrzyżowanie, jakie są na przykład straty czasu na takim skrzyżowaniu, sprawdzasz, ile pojazdów stoi średnio w kolejce, jak one mają ciężko wjechać, włączyć się do ruchu. Bo wiesz to wszystko z pomiarów. Natomiast w skali makro analizujesz to w kontekście miasta. Jeżeli zamkniesz most na jakiejś rzece, to okazuje się, że te wszystkie pojazdy przeniosą się na zupełnie inne odcinek układu drogowego. I to też pod kątem takich właśnie analiz jest wykorzystywane. Jeżeli ty nagle zbudujesz generator ruchu, który wyprodukuje ci w cudzysłowie 3000 podróży, czyli tam 3000 pojazdów, no to one bardzo mocno obciążą układ drogowy i ty będziesz wiedział, które miejsca jako pierwsze obciążą się za bardzo. Które miejsca jako pierwsze będą charakteryzowały się tym, że utworzą się tam korki, i na to będziesz musiał zwrócić uwagę przyszłości. Bo to jest też tak, że wiadomo, budujesz pewną inwestycję, ty od, oddziałujesz na ten układ drogowy w bardzo lokalnej powiedzmy, w bardzo lokalnym miejscu. Natomiast potem jest też tak, że ten ruch przenosi się dużo, dużo dalej na skrzyżowanie, które znajduje się 3-4-5 km dalej. I też musisz mieć o tym wiedzę z punktu widzenia inwestora. No, żeby z pewnymi elementami się mierzyć. Bo to jest potem tak, że jeżeli ty zrobisz już tą analizę, zrobisz wszystkie tam obliczenia, my pokażemy ci, czy w ogóle dostaniesz taką wiedzę odnośnie tego, jak to wszystko wygląda, to później też musisz się do dyskusji czy do rozmów, na przykład z zarządcą infrastruktury, musisz się też do rozmów z osobami, które są odpowiedzialne za zarządzanie tym całym ruchem drogowym. Czyli po prostu są to zarządcy infrastruktury, bardzo często są to dyskusje z miastami, z którymi mówisz, że okej, okay, słuchajcie, wybudujemy na przykład jakąś halę magazynową, w zamian za to będziemy rozbudowywali układ drogowy, ale nasza analiza wykazała, że musimy też na przykład przebudować jedno skrzyżowanie, które znajduje się nieco dalej, ale nie idziemy już dalej, bo ta analiza pokazuje, że nic dalej już się nie dzieje i na to mamy jakby twarde dane. Co daje ta analiza? To jest tak, że po pierwsze dostajesz wiedzę. Co masz w przyszłości zaplanować, jak masz ten układ drogowy zrealizować, jak go zoptymalizować, na które miejsca zwrócić uwagę. Po drugie, no jest to też wymóg bardzo często zarządcy drogi, który zgodnie z ustawą o drogach publicznych, z artykułem 16, jeżeli jakąś inwestycję niedrogową chcesz zaplanować, to musisz też wykazać jej wpływ na układ drogowy i bardzo często to jest tak, że w danym mieście chcesz zbudować jakąś inwestycję. Zarządca drogi, którym jest jakiś zarząd dróg albo jakaś tam inna, inna jednostka, Wtedy ten zarządca wymaga od ciebie, żebyś przedstawił, na przykład, analizę ruchu. Czyli, jeżeli ty chcesz dostać pozwolenie na budowę jakiejś inwestycji, to musisz, między innymi, pośród tego, tej całej litanii warunków, które się tam pojawiają, spełnić też te kryteria, które dotyczą, na przykład, warunków ruchowych. Czyli musisz wykazać, że twoja inwestycja, to się tak mówi, w sposób istotny nie pogorszy tego, co jest w stanie istniejącym. Wiadomo, każdy by chciał wybudować coś po to, żeby móc na tym później zarobić, ale chodzi też o to, między innymi, żeby później ten, to miasto nie stanęło nagle w korkach, przez to, że ty wybudowałeś jakieś wielkie, gigantyczne centrum handlowe w centrum miasta. W związku z czym, no, ty musisz też to wziąć pod uwagę, że później siadasz do rozmów, między innymi, właśnie z miastem, które mówi ci: OK, wy chcecie co zbudować w tym i tym miejscu. Ale weźcie też pod uwagę inne czynniki, które są bardzo istotne, dlatego że będziecie tak i tak wpływać na dany obszar, będziecie się musieli liczyć z tym, że będziecie musieli na przykład przebudować dane skrzyżowanie, albo będziecie musieli zbudować dodatkowy most, bo bez tego po prostu my nie damy Wam pozwolenia na to, żeby ta inwestycja była włączona do układu drogowego. W związku z czym to jest tak, że z jednej strony ta analiza pokazuje nam, z czym się mierzysz ty jako przedsiębiorca, żeby na tym zarobić, bo chodzi o to, żeby nie było strat, tylko żeby generalnie wszyscy byli szybko i sprawnie obsłużeni, a po drugie, no, musisz spełnić pewne wymagania też formalne, wykazać to, co jakby trzeba wykazać, w związku z czym to, co jest z reguły bardzo istotne. I to też jest tak, że musisz też mieć pewną wiedzę, i dobrze by było, że jeżeli taki inwestor decyduje się na wykonanie takiej analizy, to też, żeby wcześniej usiąść i spokojnie przedyskutować: słuchajcie, w tym i w tym miejscu będzie problem, z tym i z tym miejscem będzie problem, w związku z czym już przeprojektujcie jakiś tam fragment tego, co zrobiliście w waszym projekcie budowlanym, bo tutaj nam się pojawia problem i nie będziemy w stanie go w ogóle rozwiązać. No to też jest pewna przewaga, że zanim już rozpoczniesz całą procedurę z urzędami w Polsce, która trwa odpowiednią ilość czasu, tobie zależy na czasie, bo ty wybudowałeś już w magazyn i chcesz go po prostu włączyć do układu drogowego, no to już dużo wcześniej dostajesz sygnały, na przykład, że okazuje się, musisz mieć trzeci dodatkowy wjazd, albo na przykład pojazdy ciężkie nie mogą być obsługiwane z tej drogi, tylko z zupełnie innej, a okazuje się, że pracownicy najlepiej by było, żeby przyjeżdżali autobusem, bo na przykład jest bardzo dobra komunikacja z jakimś innym węzłem gdzieś tam w okolicy miasta. W związku z czym ta analiza jest o tyle istotna, że daje ci odpowiedź na wiele rzeczy dużo, dużo wcześniej i tak naprawdę ty możesz już zacząć sobie takie prace dużo wcześniej, kilka miesięcy przed rozpoczęciem w ogóle twoich prac. On też... Kwestia jedna to jest, gdzie zlokalizujesz ten obiekt, a kwestia druga jest, jak potem będzie wyglądała właśnie ta obsługa. Z punktu widzenia współpracy, też w ramach właśnie tych uzgodnień, które musisz pozyskać, bardzo istotne jest to, że jeżeli ty dostajesz pewne uwarunkowania od miasta, bardzo często dostajesz taką długą, długą listę, warunków, które musisz spełnić. Musisz tam przebudować jakiś element układu musisz w ramach projektu budowlanego gazociąg tam przerzucić na inną stronę, bo okazuje się, że masz jakąś kolizję. Bardzo często też te wymagania, które są tą taką bardzo długą litanią, są w dużej mierze nierealne. Mieliśmy kilka lat temu taką historię, w której pomagaliśmy jednej z firm zrealizować właśnie taką analizę w obszarze, w granicach administracyjnych miasta. Okazało się, że warunkiem w ogóle włączenia tej inwestycji do układu drogowego była przebudowa wiaduktu kolejowego za kilka milionów. I teraz... Ty masz analizę, w której twardo, na podstawie pewnych danych, pokazujesz, jaki jest wpływ tej inwestycji na układ drogowy, pokazujesz, gdzie ten ruch będzie się rozkładał, gdzie te pojazdy będą jeździć, bo dokładnie o tym decydujesz i tak to będzie finalnie zrealizowane. I masz bardzo mocny argument w takiej właśnie dyskusji na zasadzie odrzucenia tych nierealnych wymagań. Każdy by chciał, że jeżeli przychodzi inwestor, który ma kasę, chce coś zbudować, to z reguły dla niego nie będzie dużym problemem, żeby wydać dodatkowe 2-3-4 miliony, żeby coś jeszcze wybudować. Tylko pytanie, czy to jest istotne. Czy to jest kluczowe i czy to w ogóle ma sens? Jeżeli to ma sens, my to wykazujemy, możesz to wykazać w tej analizie, że to załóżmy jest bardzo istotne i to ma sens. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, bardzo często też te wymagania są dużo przesadzone. Niektórzy chcą w dużej mierze ugrać też coś, żeby coś jeszcze dodatkowego powstało. W związku z czym, ty mając twarde dane, twardą analizę, wyniki, jesteś w stanie dużo lepiej dyskutować, mieć dużo lepsze argumenty w dyskusji, żeby te warunki odrzucić. Na przykład, to jest też. Istotne z tego punktu widzenia, że jeżeli ty jesteś przedsiębiorcą, tak naprawdę dla Ciebie liczy się zysk, dla ciebie liczy się szybkość realizacji inwestycji i to pomaga ci w całym tym procesie. Bo bardzo często jest tak, że jeżeli Ty sobie jakąś inwestycję realizujesz, to dopiero na którymś tam etapie ona jest wymagana. Może się okazać, że dużo wcześniej już ty mając taką analizę w rękawie, niczym asa, wyciągasz to po prostu i mówisz: słuchajcie, ale nie macie racji, nie będziemy nic tam budować, bo okazuje się, że my na przykład będziemy w zupełnie innych godzinach obsługiwać naszych pracowników niż wtedy, kiedy jest największy ruch. No, i to jest też powiedzmy duża wartość. Co dalej? Dalej jest tak, że jak wykonasz jakąś analizę, to bardzo często też wartością dodaną jest to, żeby zrobić kilka różnych wariantów koncepcyjnych danego rozwiązania. To nie jest zawsze tak, że jeden, jedyny wariant jest słuszny i możliwy do realizacji, tylko bardzo dobrze mieć kilka porównawczych. Ponieważ okazuje się, że wiesz, to co jakby dzisiaj się sprawdza, niekoniecznie będzie sprawdzało się za kilka, kilkanaście lat. Też trzeba wziąć pod uwagę różnego rodzaju uwarunkowania dodatkowe, że gdzieś ty wybudujesz jakąś inwestycję, obok powstają siedle mieszkaniowe, w związku z czym tam coś się też będzie działo. I z punktu widzenia takiej analizy dobrze by było, żeby też mieć wiedzę, jak te warianty między sobą korelują, jak one się między sobą uzupełniają, który z nich jest najlepszy. Ponieważ może potem okazać się tak, że jeżeli ty zrealizujesz dany wariant, to będziesz miał jakieś tam zyski na poziomie kilku, kilkunastu sekund, co w przeliczeniu na rok, co w przeliczeniu na 10 lat generuje pewien, pewne oszczędności czasu, co się przekłada na oszczędności kosztów. Natomiast może okazać się, że jeżeli masz jakiś inny wariant, który chcesz przeanalizować, zaproponujesz zupełnie inną, alternatywną obsługę. Może na początku wydasz dużo kasy, będziesz musiał coś zbudować, w coś zainwestować, przywołana pucznica kolejowa. Ona nie zwróci ci się w ciągu roku, dwóch, trzech, ale ona zwróci ci się za 10 lat. Będziesz miał infrastrukturę, będziesz miał coś, co jest pewną alternatywą, co możesz wykorzystać bez problemu w przyszłości. No i też potem marketingowo możesz pewne rzeczy sprzedać, jeżeli ty. Przeanalizujesz sobie to pod kątem różnych wariantów, Bierzemy, możesz wziąć pod uwagę wiele czynników. Nie tylko te dotyczące oszczędności czasu, kasy, to jest istotne. Natomiast inne istotne czynniki są też takie, że możesz wziąć pod uwagę, jak ludzie na przykład mogą to odbierać, w jaki sposób oni mogą potem wybierać te środki transportu. I tu dotykasz tej sfery też takiej, powiedzmy, już poza inżynieryjnej. To jest związane z tym, że dzisiaj, jeżeli ty podróżujesz na przykład w mieście, dojeżdżasz codziennie do pracy, dużo ludzi. Jeździ samochodem, ale nagle orientujesz się, jeżeli zjeżdżasz codziennie do garażu, robisz 10 kroków, wsiadasz do samochodu, jedziesz samochodem do pracy, w pracy parkujesz na parkingu, robisz znowu 10 kroków, to na koniec dnia masz 1500 kroków zamiast tych przysłowych 10 tysięcy. W związku z czym też w tych wariantach bierzesz pod uwagę inne czynniki, tak jak chociażby, chociażby to, żeby pracownicy byli zadowoleni, że może Faktycznie okazać się kilka, kilkanaście minut później, po, tej, po tym jak to zrealizujesz, że bierzesz pod uwagę czynniki, które są istotne, na przykład dla zdrowia pracowników. To też jest, powiedzmy, dosyć istotne. Mamy warianty. Co jest dalej? Dalej możesz wykorzystać też to pod kątem alternatywy. Z reguły to jest tak, że jeżeli myślisz o tym, co możesz zrealizować, jeżeli masz coś zaplanować, coś rozbudować, to mówimy z reguły o tym, że wykorzystujesz jeden środek transportu. Natomiast jeżeli mówimy o obsłudze, na przykład danego osiedla, to możesz też wykorzystać inne środki transportu, które są istotne pod kątem przyszłościowym. Z reguły też musisz patrzeć na to przez pryzmat tego, co jest później dla ludzi istotne, co jest dla ludzi dobre, co jest dla ludzi też efektywne. Nie zawsze jest tak, że rozbudowa układu drogowego to jest jedyne rozsądne wyjście i racjonalne. Bardzo często jest tak, że możesz wykorzystać inne środki transportu. Możesz wykorzystać na przykład chociażby e, transport zbiorowy. Możesz doprowadzić tam do tego osiedla czy do tego na przykład obiektu też infrastrukturę dla pieszych, dla rowerów, ponieważ okazuje się, że jest ona zlokalizowana w takim miejscu, że... Być może przyszłościowo ludzie zaczną z tego środka transportu korzystać. To, co dzisiaj e, dzieje się w polskich miastach, to co w jaki sposób ludzie przemieszczają się, to że zwracają uwagę coraz bardziej na zdrowie, zwracają uwagę coraz bardziej na też kwestie ekonomiczne. E, mamy coraz większe podwyżki paliwa, mamy coraz wyższe podwyżki cen eksploatacji wszystkich pojazdów e, i tak dalej. W związku z czym ludzie na przykład w miastach przesiadają się na rowery. Nie jest to nic dziwnego, cała Europa Zachodnia idzie w tym kierunku, w związku z czym. Ty, jeżeli analizujesz obsługę, na przykład danego obiektu czy danego osiedla, też musisz wziąć pod uwagę inne alternatywy. Czyli wziąć pod uwagę to, że ludzie mogą dojeżdżać też rowerami, ale musisz im zapewnić tą infrastrukturę. W związku z czym, jeżeli ty coś zaplanujesz, to dobrze by było, że w tych wariantach, żeby znalazły się też takie inne istotne czynniki i inne istotne kryteria. Tak jak powiedziałem wcześniej, istotne jest to, żeby oczywiście minimalizować koszty. Natomiast istotne jest też to, że jeżeli. Robisz coś dla ludzi, to robisz dla nich, żeby im było później wygodnie. Jeżeli w ciągu roku, dwóch lat nikt nie będzie korzystał z tego środka transportu, bądź mało ludzi będzie jeździło na rowerze, okaże się, że za kilka lat będziemy mieli znowu takie rozwiązanie, jak chociażby hulejnogi elektryczne, które nagle weszły na też polski rynek okazał się dość dużym sukcesem, czy rowery elektryczne, dzięki którym zwiększa się na przykład Twój zasięg i jesteś w stanie dojechać nie 8, a 10 kilometrów do pracy i nie jest to dla Ciebie nic innego, nic trudnego. Możesz po prostu wykorzystać ten środek transportu, bo nie wiem, jest lato, chcesz się poruszać, chcesz zdrowo żyć i wykorzystasz tą alternatywę i w tej analizie musisz też to wziąć pod uwagę. Nie tylko to, że wszędzie będziemy jeździli samochodem i wszędzie będziemy korzystali z tego jednego środka transportu, ale też pod kątem takim, że możesz wykorzystać inne luki, inne możliwości, inny typ właśnie tej obsługi i to. Jest istotne, żebyś też miał wiedzę jako przedsiębiorca, jako inwestor, że słuchajcie, musicie zwrócić uwagę na to jeszcze, że większość ludzi będzie na przykład dojeżdżała tam, czy dochodziła z przystanku kolejowego, bo jest przystany kolejowy, w związku z czym dobrze by było zapewnić im jakieś na przykład dojście, dobrze by było zapewnić im jakąś infrastrukturę, żeby oni się czuli bezpiecznie, dobrze i bez problemu do tego obiektu dotarli. Kiedy zacznę widzieć efekty tego, o czym mówisz? Ty prowadząc pewną analizę, w ogóle analizując to, co chcesz zrobić w przyszłości, musisz też patrzeć przez pryzmat mocno przyszłościowy i mocno prognozować to, co się wydarzy za kilka, kilkanaście lat. Ty budujesz jakąś inwestycję i nie budujesz jej na dzisiaj, tylko budujesz ją na za kilka lat. Przy czym ona będzie obsługiwana przez następne 15, 20, 30 lat. W związku z czym musisz też przewidzieć pewne rzeczy, które mogą potencjalnie się wydarzyć, musisz wziąć pod uwagę pewne czynniki, które mogą mieć na to wpływ. Musisz wziąć pod uwagę to, że to, że dzisiaj jest jakaś sytuacja, która jest jakoś tam odwzorowana, to jest jedna kwestia. Natomiast z drugiej strony musisz też wziąć pod uwagę, że w przyszłości mogą pojawić się inne dodatkowe problemy, I to jest tak, że ty dzisiaj robisz jakąś analizę, analizujesz to, co się dzisiaj dzieje. Natomiast tak naprawdę wymierne efekty tego poznasz za kilka, kilkanaście lat. Jeżeli ty budujesz jakiś obiekt magazynowy, to nie dostaniesz od razu pewnych korzyści. Wiadomo, będzie teraz OK, natomiast nie odczujesz tego, że mogłoby być dużo gorzej. Natomiast jeżeli pomyślisz o przeliczeniu tego w skali 10, 15, 20 lat, to już masz wymierne korzyści w postaci po prostu ograniczenia pewnych kosztów, jeżeli te pojazdy będą sprawnie jeździły, jeżeli one będą generowały opóźnień, jeżeli one będą obsługiwane na czas, jeżeli nie będzie tych strat czasu, jeżeli ci pracownicy będą dojeżdżali na czas, bo to wszystko zostanie tak zaplanowane, żeby oni bardzo sprawnie się poruszali, jeżeli oni będą sprawnie wyjeżdżali z tego obiektu, to to w perspektywie też kilku kilkunastu lat da ci pewną przewagę i da ci pewną wiedzę, jak ty masz to zrobić, na co masz zwrócić uwagę. Taki case też dotyczący właśnie takiego zaplanowania obsługi dotyczył jednego z dużych obiektów, które realizowaliśmy w Warszawie, to było tak, że budowana była siedziba jednej ze spółek która dziennie miała obsługiwać ponad 500 pojazdów, które tam po prostu przyjeżdżały, różni goście, decydenci, którzy przyjeżdżali na różnego rodzaju spotkania. W związku z czym istotne było to, po pierwsze, w jaki sposób oni tam dojadą, po drugie, gdzie zlokalizować ten obiekt. Po trzecie, wiadomo było, że jeżeli mówimy o Warszawie, to od razu odpadał Mordor, no bo tam po prostu nie da się sprawnie i szybko dojechać bez jakichś większych strat czasu. A po drugie, proponowaliśmy też różne rozwiązania już w ramach tego obiektu, czyli jak te pojazdy powinny być ustawiane, które rędy powinny wjeżdżać, które rędy powinny wyjeżdżać, jak powinien wyglądać system kontroli dostępu. To też jest istotne, że jeżeli ty planujesz obsługa taką, powiedzmy większego obiektu, musisz na to zwrócić uwagę, jak te pojazdy będą przyjeżdżały, czy musisz zastosować system, który będzie w sposób automatyczny pewne rzeczy realizował, czy musisz postawić pana parkingowego, któryś mnie nie sprzedał bilecik, czy bilecik będzie pobierany przez ciebie. To są wszystko straty czasu, które są bardzo małe, natomiast w przeliczeniu znowu na ileś set dni które codziennie jakby odbywają się tam, i przez które codziennie odbywa się ta obsługa, no jest to później dla Ciebie istotne. Dla Ciebie istotne jest to, że jeżeli umawiasz się na godzinę 12, to klient ma do Ciebie przyjechać o 11.55, ma mieć miejsce do zaparkowania i też ograniczał będziesz takie miejsca do lokalizacji swojej inwestycji, gdzie na przykład on później będzie Ci mówił: A, Adrian, ale wybudowaliście budynek, no tu się nie da w ogóle przyjechać, 15 minut szedłem jeszcze na nogach, jeszcze mnie zlało. Nie? W związku z czym te wszystkie czynniki musisz też wziąć pod uwagę. Jeżeli to budujesz gdzieś daleko od. Zero dostępu do jakichś tam innych dróg, wyższej klasy i tak dalej, to też musisz, też musisz też wziąć pod uwagę to, że ludzie muszą to odnaleźć, muszą tam sprawnie dojechać. E, no i z jednej strony to jest ok, ponieważ e, ci ludzie, którzy przyjeżdżają do ciebie codziennie, jakoś sobie to zaplanują. Natomiast jeżeli przyjeżdżają do ciebie goście, jeżeli przyjeżdża do ciebie jakaś obsługa, która ma być na czas, to ważne jest też to, żeby to było wszystko zrealizowane w sposób sprawny. To jest też istotne pod kątem takim, że dzisiaj, i może za 3-4 lata jest ok. Natomiast, jeżeli popatrzymy na to, jak zmieniał się w ciągu ostatnich lat ruch na polskich drogach, to dawniej nie było takiej sytuacji, że miałeś nagle korek na autostradzie, korki do bramek autostradowych to było raptem kilka minut stania, dzisiaj to jest kilkanaście, kilkadziesiąt. W związku z czym to też trzeba brać pod uwagę, że mamy coraz więcej samochodów, musimy proponować pewne rozwiązania alternatywne. I dlatego też wybieganie tak mocno w przód jest o tyle istotne, że my pokazujemy, czy w ogóle możesz pokazać w takiej analizie, możesz wykazać w takiej analizie przede wszystkim, co będzie się działo za 15-20 lat w tym układzie. Może okaże się, że wbudowane zostaną dodatkowe trzy osiedla mieszkaniowe, z których będą wyjeżdżali ludzie, będą blokowali wyjazd swojej inwestycji. W związku z czym ty nagle będziesz miał problemy, a nie oni, bo oni jakby będą zupełnie w innym miejscu, tam włączeni na przykład do tej sieci drogowej. Docieramy powoli do końca naszego odcinka i naturalnie wśród naszych widzów na pewno będą osoby, które zadadzą bardzo proste i precyzyjne pytanie: Bartek, wszystko fajnie, ale ile? Na jakich zasadach? Kogo obsługujecie, kogo nie obsługujecie? Jak się z wami skontaktować? To jest bardzo dużo czynników, które o tym decydują. Przede wszystkim o tej cenie, co jest najbardziej istotne, jeżeli mówimy o takich opracowaniach, o takich analizach, które można wykonać. Z reguły to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet kilkuset tysięcy złotych. Bierzemy też pod uwagę to, że Ty mówisz o inwestycji za parę-paręnaście milionów, w związku z czym to nie jest nigdy jakby procent od, od tej inwestycji, ponieważ każdorazowo musisz sprawdzić, jak wygląda to wszystko w stanie istniejącym, to znaczy, jak to wygląda dzisiaj. Co musisz zmierzyć, co musisz zbadać. Na tą cenę finalną składa się wiele czynników, ponieważ poza tym, że ty mierzysz coś w stanie istniejącym, w stanie jakby zastanym, to oprócz tego proponujesz różnego rodzaju warianty, proponujesz różnego rodzaju rozwiązania, wykorzystujesz też różne narzędzia, chociażby komputerowe. W związku z czym ta cena finalna jest zawsze elementem Dyskusji hmm. i elementem e, po prostu. W bardzo indywidualna. Tak, dokładnie. To jest tak, że ona jest jakby ustalana finalnie pomiędzy mm -hmm. kontrahentami, czy spotykamy się, rozmawiamy, słuchajcie, za tyle pieniędzy dostaniecie to, za tyle pieniędzy dostaniecie to. A jeżeli dołożycie jeszcze dodatkowe kilka tysięcy, to jeszcze wam coś tam mm -hmm. dodatkowo za to zaproponujemy. Czy na przykład będziemy brali udział w różnego rodzaju spotkaniach, na których będziemy tłumaczyć, jak to wszystko wygląda, czy prezentować to. E, bo zawsze, jeżeli coś pokażesz na prezentacji, czy pokażesz na grafikach, czy na e, wiesz, symulacjach komputerowych dużo łatwiej to dociera do odbiorcy. Jeżeli chodzi o współpracę z różnymi podmiotami, to z reguły jest to uzależnione od potrzeb. Jeżeli masz taką potrzebę, masz taką wiedzę, ktoś finalnie popatrzy na to i stwierdzi z drugiej strony, że fajnie by było, żeby jednak sprawdzić, czy to nie będzie jakaś bariera dla mojego przedsiębiorstwa, no wtedy jesteśmy jakby do dyspozycji. I tutaj nie ma pewnych barier, że jest to duży obiekt, mały obiekt, to jakby nie działa w tych kategoriach. Natomiast bardzo często jest to też zależne od pewnych wymagań, które są stawiane przedsiębiorcom. Jeżeli przedsiębiorca dostaje pewne wymaganie, że musi to zrobić, no to po prostu dostaje te warunki, obgadujemy to z nim, ustalamy, przegadujemy, spotykamy się, dyskutujemy o tych założeniach. Proponujemy po pewnym czasie swoją wizję, jak my możemy to zrealizować, jak możemy te wszystkie kryteria spełnić, tak żeby finalnie ten przedsiębiorca nie miał z tym problemu. W związku z czym po raz kolejny jest to kwestia mocno indywidualna, bo bardzo często te wytyczne są różne, te założenia, które dostaje dane przedsiębiorcy też są różne. Trzeba się na czymś innym skupić i też wskazujemy, bardzo często można wskazać, jak to wszystko wygląda pod kątem możliwości realizacji. To znaczy, to jest tak, że. Wiesz, czasem będziemy musieli zbadać dwa skrzyżowania, trzy skrzyżowania, czasem jest tak, że będzie to zespół kilkunastu skrzyżowań, czasem będzie trzeba zbadać pół miasta, bo ta inwestycja jest na tyle gigantyczna, że ona wpływa tak naprawdę na dużo, dużo większy obszar. W związku z czym, z reguły są to rzeczy indywidualne, natomiast tu też trzeba wziąć pod uwagę czas realizacji, ponieważ ten czas realizacji waha się od kilkunastu, nawet do kilkudziesięciu tygodni, ze względu na to, że musisz się przygotować do pewnych badań, musisz je zrealizować, opracować to, a później. Przedstawić te wszystkie warianty, które inżynierowie, czyli na przykład nasz zespół, e, musi to wszystko wymyślić i potem jakoś przedstawić. Adres strony internetowej to www.viavistula.pl. – Wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu. Szanowni widzowie, słuchacze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Bartka, to proszę piszcie je w komentarzu. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Dziękujemy za Wasz czas. Dzięki, że byliście z nami w ostatnim odcinku nagrywanym w Bydgoskim Centrum Finansowym. Badku, dziękuję Ci za rozmowę. Podziwiam to, co już mówiłem poza kamerą, Twoją lekkość wypowiedzi. Myślę, że widzowie i słuchacze zgodzą się z tym, że po prostu słowa wypływają z ciebie bez większego wysiłku. Naprawdę, szapoba. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, jak do tego poziomu doszedłeś, ale naprawdę jest to poziom, który reprezentuje dziękuję. 1% społeczeństwa. Rozmowa z Tobą była dla mnie wielką przyjemnością. Dziękuję Ci i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję i do zobaczenia.